Dobra, no 40 na ten. A na co my mieliśmy zbierać siano? Bo nie pamiętam. Partiatik! Live! Była jakaś rzecz, na którą mieliśmy zbierać? Nie, nie dodaję tych emotów. Kaseta 200, czyli na to miałem. No to możemy spróbować, niech tak będzie, tylko jedzenia nie mamy. Kupmy 4 żarcia. No dobra, no to pozbierajmy. Może to wyjdzie. Ciekawy jestem, czy ta kaseta dużo zmieni. No widz sam ją zachwalał. Foliarza połamałem. A tego foliarza, żeby połamać, to muszę full HP mieć. Podczas spania sobie to odnowimy. Kurde, do dupy te skille niektóre. Ale jestem ciekawy, bo tutaj skille w tej drodze. No zobacz. To wymaga jeden inicjatywy. No i to będzie niezłe. To będzie dobra. Na 15 siły i ogólnie środkowym będzie myślę. I to też jeden wymaga. Ty skill za 20, a ten co kupiliśmy wymaga 2 z dupy to jest. My złym skillem graliśmy pół gry i to utrudniło, rozumiesz? Zaburzyło percepcję, że niby ta gra jest trudna. A my ją już łamiemy. To daj moment. Nie, nie będzie brotat. Dobrałem spadek. A która jest? Ja pierdziele, jest pierwsza już. To dzisiaj chyba już do końca tą grę do tej drugiej zróbmy. Jutro pomieszamy tą grę z czymś. Dobra, idźmy na robotaju. Pojedźmy. Tak był, że za mnie odpowiada, szkoda, to jest ciężko. Niektórzy to są natarczywi. To wod? Tak. Kiedy będą sportowe małpki? Na kiedy je zapowiadaliśmy? Bo nie pamiętam. Zabrakło 10 minut. A czy nie? No teraz się to dobije, nie? Kurde, ale fajna jest ta gra. Podoba mi się nawet to, że ten balans jest trudniejszy, bo no w jedynkę, jak już drugi rano robiliśmy, to było bardzo łatwo. Na pierwszym też było łatwiej niż tutaj. Chyba, że po prostu siła jest średnia. Tam Soulek pisał, że niby najlepsza jest w tej części. Co było? Wytrzymałość. To ciekawe w sumie, czy tak jest naprawdę. No i znowu nie mam żarcia. Ale teraz chyba 3 zmiany przepracujemy, tak? Jeżeli tak, to będziemy mieli i na żarcie, i na kasetę. Nie przepracujemy 3. Ja pierdziele. Nie, przepracujemy. To możemy kasetkę kupić. Ale co, fizowaty? A, żeby to AI przetworzyło. A nie możesz krótszych rzeczy wziąć? Kupmy tą kasetę. Ostatnia 400. Jak ostatnia? 400. Ty, ale tam jeszcze dużo. Chyba, że z innych miejsc zupełnie będzie to. Rozumiem, fizowaty. No dobra. Czekaj, najpierw pójść z tą kasetą?
wystarczy odpocząć. Nie wiem, czy to zżerało czas. Dobra, idźmy najpierw z tą kasetą. Bo nie wiem, jak to będzie. Jak do wojska. Hej Henry, znalazłem tą kasetę. Super, chcesz ją obejrzeć? Pewnie. To zaczynajmy. A ty chyba też szczęście da, to mogłem chyba teraz tego nie oglądać. Chociaż... lul. Ma... jak to się nazywa? Ma... maziowce kosmosu. W nowym tysiącleciu naszej... naszej planety grozi... naszej planecie. Ja czytać nie potrafię. Louis z tym opisem filmu. Co to jest? Rozrywka przywraca więcej szczęścia. Ćwiczenia jakby zależało... Szybciej zdobywasz tonus. Aha, to nawet spoko, bo szybciej. Tylko że teraz i tak nie będziemy używać tego kopnięcia, ale następne skille już to zżerają. Po walce tracisz mniej HP. Ksenofobicznie brzmi. Czemu nawet nie próbować negocjować? Sam pieprzy. Czekaj, dodajmy od razu tak. Wydaje mi się, że te ćwiczenia najlepsze tutaj będą. Kurde, ale to też. To łącznie 85 zabraknie. Ja pierdzie. To na pewno będzie dobre na potem. I my za chwilę będziemy tych lepszych skilli używać, więc ja to dodam. Bo na pewno będziemy łamać kolan iść od razu, jak tylko będzie można. Za 15 siły. Bo to będzie, wydaje się, spory przeskok, więc ja to po prostu wezmę. Tylko pytanie, kiedy się nową kasetę zdobędzie. Jak najszybciej byłoby dobrze. A i podobno matce się skończyły te, to kupię. A, rzeczywiście się skończyły. Dzięki, widzę. To ja muszę tak, szybko na chatę. Zjeść. Mamy żarcie w ogóle? Jest. I do roboty od razu. Ty, ja nie wiem, czy by nie najlepiej było teraz rushować 15 siły. To może być najlepszy przeskok teraz. Bo ten nowy hit raczej będzie silny. Na 15 siły. A, żarcia nie kupiłem. Louis z tym żarciem. Ty, no 15 to w chwilę dobijemy. Dobra, git, git. Pyk. Teraz to. Tak. To jeszcze jeden dzień pracy, a dobijemy sobie 15 siły i możemy iść dalej z gierką, myślę. Raczej powinno mieć to spore znaczenie, a 15 siły z tym skillkiem ulepszonym powinno się szybko ten torus, czy jakoś tak, czy tors, nie wiem jak się nazywa. Muszę się szybko to odzyskiwać. Na siłce szybciej dobiję, ale tam kosztuje, a ja siana nie mam.
szczęście do trafiania nic nie ma w tej grze, bo jest napisane, co daje szczęście. Ale szczęście by się przydało przed jakąś walką, żeby HP odnowić na fulla i energię z tych skilli. Ten limit. Dobra. Dobra, pójdźmy ostatni dzień do roboty. No to w tej pracy też się zdobywa siłę, także to się opłaca, bo siła i siano leci. Więc dwa w jednym, to co potrzebujemy na ten moment, nie? 12 dolarów jeden trening na siłę, a nie 20? 12 chyba ten gorszy. A nie, jakbym go 3 razy brał, to lepszy jest, tylko że wtedy kosztuje więcej, sporo więcej. Dobijemy siłę na easy, paraczy. Aha, teraz musimy opieprzyć coś. Problem jest ciągle z tym w dupę żarciem. Ja pierdzielę ty, ale że na tym telewizorze tak szybko czas leci, to jest chore. Tylko siadasz do tego TV i to jest luj. Ty, może się zapiszmy na walkę przy okazji. Bo akurat będziemy mieli 15 siły do tej walki, to przetestujemy nowe hity. No, 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 no. Może być git. Walka jest za 2 dni aż. Jeszcze sporo czasu. Do opuszczonego domu, po tej walce pójdę i do Majka, i do opuszczonego domu. Bo jest druga. Niby mogę tam potem na wyciskanie pójść na szybko. Chyba powinno być ok. Ty, czemu się nie pokazują? O. No. Mamy 15 i stać nas od razu na to? Stać. Mamy 250 do wydania. To będziemy chyba pod środek iść. Też niby spoko. Będziemy pod środek iść. Full bomby. Full bomby idziemy. Full napieprzanie chłopa. W ogóle teraz sobie przypominam, to w poprzedniej części było też napisane, jaka szansa na trafienie. A tutaj nie ma. Po prostu jest napisane, ile zadajesz, ile kosztuje. To dziwne. Brakuje trochę tego, bo wtedy byś wiedział, które skille lepiej brać. I tak to nie wiadomo, co brać. Niczym się nie trafia potem. Weźmiemy to. Za jedną dobę walka to akurat. To już będzie 13 z tej wytrzymałości. Możemy chwilę. Aha, ja nie mam jedzenia. Muszę przed robotem jeszcze ten. I zjeść. Okej, Luka, okej. Nie ta chata. Robotę przed walką. Potem energia. Kurde, trochę tych rzeczy trzeba. Nie mogę zrobić roboty przed walką, bo energii nie będę miał. Po walce się zrobi robotę od razu. A nie, bo robota jest na noc. To przed walką się coś... Tak to chwilkę odpocznie. Ile gierka od 1 do 10 aktualnie? Ciężko powiedzieć. Bardzo fajna na razie. Ale
No to ja... To jest tego typu gra, wiesz o co chodzi? Ciężko tak oceniać gry. Mocno się od siebie różnią. Jak nie lubisz tego typu gier, no to się i tak nie podpasuje, nawet jakbym dał 10 na 10. To musisz lubić takie giereczki. Kupmy żarcie. Kupmy to ścierwo dla matki. Odpocznijmy chwilkę przed walką. No ja bym tą grę polecił. Mi się podoba. Trzeba szybko to. Trochę odpocząć. Pójdziemy się tu. Nie ma full HP, ale raczej na tą walkę i tak nie trzeba. A to z babą się bijemy. Zamawiałaś 15 mat do jogi? Ta, to ja. Cóż, kilka z nich gdzieś zginęło. Ile? Jakieś 14 i 3 czwarte. Czyli zgubiłeś wszystkie? Jak to możliwe? To nie było takie trudne. Złożę skargę. Spoczko. Chętnie ją dostarczę. Dosyć tego. Zaraz przyjmiesz pozycję skrętu. Spokojnie. Jogowa mamuśko. Mam immunitet kurierystyczny. Do zobaczenia następnym razem, gdy zamówisz jakieś bezużyteczne baciewie. Co tu się odpieprza? To jak, gotowi do walki? Czy wszystkie nazwy związane z jogą brzmią jak obelgi? Dobra, wypieprzamy te hity wszystkie useless. I lecimy pod nowy hit. Łamacz kolan. Wydaje się najmocniejszym, co mamy. Dobra skala energii do obrażeń. I kosztuje 1 inicjatywy. A w ogóle mamy 4 teraz. Czemu? Nie wiem. Ona ma full uniki, więc weźmiemy to. Ty, full weźmy. I wypieprzymy blok. Złożymy ją? Zobaczmy. Jo pierdziele. Dobra. Jest różnica. Te hity to broken. 4 inicjatywy. Jogowa mamusia to szans nie miała. O udzie dostała hity. Ościudowa połamana. Hit. To najgorszy dzień w moim życiu. Przykro mi. Ach, odczep się. Psie ptaku. Mogę z nią jogę poćwiczyć. Tak? Nie, nie zaprosiła mnie. Ty, pobiłem ją, a ona nic nie chce? Jogi potrenować wspólnie? Pieprzona. Ogólnie ta tabela Liga Silvera. Aha, dobra, bo są 3 ligi. I żeby dalej pójść, trzeba będzie we wszystkich. Tam chyba tak nie było w jedynce, nie pamiętam już. Ej, dobra. Żarcie, czy my mamy żarcie w domu? Chyba mieliśmy. Ale dobra, pójdźmy teraz do tego Majka może. Zobaczymy, co tam jest. Fabuła. Wiesz, co to za miejsce? Nie mam pojęcia. Kiedyś był to dom Majka. Mike był trenerem twojego ojca. Jeśli był ktoś, kto dobrze go znał, to był to właśnie Mike. Mike, Mick, nie wiem. Super, gdzie go znaleźć? On już nie żyje, dzieciaku. Przykro mi. Ale możesz go wskrzesić. Niedaleko stąd jest laboratorium. Nieważne. Wow, miał wystarczająco PDC, by zostać zdigitalizowany? Co? Nie, świadomość Majka została uratowana przez hakera. Ja pierdzielę, no fabuła jest naprawdę mocna. Czy to dobra korporacja?
A czyli już ci wyprali mózg. Korporacja ma wszystko gdzieś, dzieciaku. To miejsce kiedyś coś znaczyło. Teraz to ruina. Może kiedyś ktoś jej przywróci dawną świetność. Byłoby super. Gdyby tylko był tu młody, zdolny chłopak. Dokładnie. Który ma trochę wolnego czasu. To by bardzo pomogło. I bardzo chcę się dowiedzieć więcej o człowieku, który tu mieszkał. Gdyby tylko był ktoś taki. Wiem, no myśli ciebie. A jasne, od razu załapałem. Ja. PDC cię nieuszczęśliwia, dzieciaku. Nieuszczęśliwi. Mik powie ci dokładnie to samo, jeśli uda ci się go naprawić. Mike? Albo iść do ścieków. Co? Nie ma tu nic do kliknięcia. Ty, to jest to miejsce, co on tu mieszkał? Czy co to jest za miejsce? Ty, tu się da to wbijać. Spoko. To sobie kupimy tego skilla drugiego, co chciałem. Czy my się chcemy na walkę kolejną zapisać? Silny jest. Słaby jak pieprzony. Zapiszmy się. I od razu zerknijmy, czy nas już stać. Tak, to od razu to bierzemy. To się wydaje mega useful. Nie wiem, czy żarcie mamy. W ściekach trzeci foliarz będzie. A, jeszcze tego trzeba pobić. Mamy żarcie. Jezu, gdybyśmy pigu nie mieli teraz. Siana nie ma. Nie, nie zjedlibyśmy tego jedzenia. Nie, to jest bez sensu. Do roboty trzeba iść teraz. A właśnie, zobaczymy, czy to szybko teraz się odnawia. Ty, podobnie. Chyba, że teraz po prostu wolniej by się odnawiało, gdybyśmy nie mieli tego perka. Jak ja mam odpocząć, nie tracąc głodu? W sensie czas skipnąć, chyba łazić po mieście muszę. Bo muszę łazić na pałę po mieście, żeby iść do roboty, bo nie będę miał siły tam iść. No, bo nie mam jedzenia. Muszę chodzić po mieście luzem. Do tej roboty mi się nie opłaca. Puszczony do Onzara, bo się boję, co tam będzie. A nie mam jedzenia i pieniędzy, żeby dalej pójść. Więc pójdę tam dopiero, jak będę miał jedzenie i pieniądze. Żebym lipy nie odwalił. Ryby. No, idźmy do roboty. Coś popracujmy. $80 za... O, niedługo mamy awans tutaj. Ty, może go dobić? Też ciekawe. Jakby tu awansik pieprzyć? Mogłoby to oddać. Ty, pytanie, czy matka ma te dropsy? A, jeszcze ma 9. Zaraz pójdę do tego domu. Babi, Amac, akurat pofarmisz kaskę? No, byłoby git, wydaje mi się. Pytanie, czy siłę warto teraz tak lecieć? Jaki tam skill teraz był dobry?
A, teraz będzie pasyw. Dwa pasywy teraz będą. Tak, to najlepiej będzie tu 11, a 13. No, tu jest dużo lepszy hitek kolejny od tego. Czyli najlepiej by do 20 raszować siłę, ale 20, żeby osiągnąć, to już jest dużo. Kurde, 20 siły będzie ciężko osiągnąć. Na hardkorze serio może być wyzwaniem ta część. Jak już dodadzą hardcore, bo te skille wolno lecą, tylko dlatego, że gram na normalu, to nie spadają. No ale nie ma innej opcji, żeby grać inaczej. Trochę szkoda. Chyba że nie będzie tu w ogóle takiej mechaniki, ale trochę w to wątpię, żeby takiej mechaniki nie dodali. Mamy walkę teraz. Najpierw. A ile do awansu brakowało? Malutko już chyba. Energię. Energię i możemy iść się bić. Zręczność nie ma sensu lecieć. W tej grze się leci jedną rzecz. Dwie zmiany. Okej, okej, dobra. To dwie sobie szybko dobijemy. Ale i gramy tą taktyką. Co on ma? On ma blok. Więc weźmy to. Przebicie bloku. Zmniejsza ilość energii przeciwnika. Niemiłe. Chłopa napieprzam po piszczelu. Ty. Nie, dobra. Jaka różnica jest, jak dodaliśmy ten kop? On jest tak broken. Zobacz, jak jest chłop bity. I tak gram 4. Jakbym grał 2, to nie będzie problemu ze staminą. Chłop i tak ma sam problemy ze staminą. Weź zagrajmy 2. Ja pierdzielę, ty, chłop został zgnojony. Nieźle sobie poradziłeś, dzieciaku. Dzięki, Silver. Następnym razem poradzę sobie jeszcze dobrzej? Jeszcze dobrzej? Mamy tu 5-latka na ringu? Przejęzyczyłem się. Rany, ta dzisiejsza młodzież nie ma kontroli nad językiem. To niedopuszczalne. Ostatnio wpuszczają tu każdego półgłówka. Daj mu spokój, Ezop. Ty się nigdy nie przejęzyczyłeś? Nawet jeśli, to dużo bardziej elegancko. Dalej zbierajmy się, zanim zarazimy się od tego gościa głupotą. Chyba nie mogę z tych dialogów. Nie jestem w nastroju na kolejne starcie, nawet werbalne. Chciałam cię tylko przeprosić. Ten kurier strasznie mnie wkurzył. Nie powinnam była się wyżywać na tobie. Przeprosiny od innego zawodnika? Tego jeszcze nie grali. Jeśli mogę ci to jakoś wynagrodzić, daj znać. Świetnie się bijesz. Chętnie bym z tobą kiedyś potrenował. Chętnie, może zrobimy to kiedyś tutaj. Umowa stoi. Świetnie, nie przejmuj się Ezopem. To nadętny bubek. Dobra. Coraz lepiej, coraz więcej osiągamy w tym biznesie fighterów. I czekaj. Czy my się chcemy zapisywać? Bo my zaraz osiągniemy tutaj wszystko. To na razie nie trzeba się bić. Na razie może foliarzy trochę pobijmy. Dobra, to dobijmy ten awans. I zobaczymy, jak dalej będzie. A, bo to trzeba też odrobić, no tak.
Nie wiem, czy energii nie mam za mało. Trochę lipa, jak nie dobijemy przez te awans. Znaczy nie energii, tylko wiesz, jedzenia. No chyba będzie ok. Dobra. Mówisz, że ile to będzie kosztować? Słyszałeś mnie, facet. Z pewnością masz wiele innych kurierów do wyboru. Hej, zginaczu, mógłbyś coś dla mnie dostarczyć? Jasne, a co będę z tego miał? Na przykład awans. Chętnie. Widzisz, poradzę sobie bez twoich potwornie drogich usług. Tak, tak, wszyscy tak mówicie. Dobra, weź te wszczepy i zanieś je na most. Młodszy oficer jest zajęciem... Zięciem matki chrzestnej mojego kuzyna. Obiecałem, że się nim zaopiekuję. Komu? Obiecałem to. Obiecałem to komuś z moich krewnych i tyle. Dostarczę je, nie ma sprawy. A co AI potrafi? Demons, chodź się ruszać, chodź! Potrzebuję kuta. Ale to brzmi... Niektóre te AI... Te takie najlepsze już... To brzmią tak realistycznie, że to jest luj. Ale powoli, powoli... Ty... Na most, tak? No to zaraz, bym energię odnowił. No, energię odnowimy. A, rozumiem, zobaczę. Aż tyle będzie się to przetwarzać? Ja pierdolę. Ale to się w chmurze robi? Jak? Czy u ciebie na kompie? Dobra, idźmy na mo... 19.07. Wtedy, kiedy robota. To poćwiczmy sobie. A, no tak. Lepiej poćwiczyć, bo to może być walka, a my musimy 15 odbić. Czy nie musimy, i tak będziemy mogli bić się. Ale lepiej to odbić. Myślę, że to szybciej się będzie odbijać, jak już mamy tego perka. To leci tak normalnie. To on. Jesteś aresztowany, kolego. Co? Dlaczego? Za nielegalne akty kurierskie. Są jakieś prawa regulujące bycie kurierem? Oczywiście, by ochronić ludzi przed oszustami takimi jak ty, kradnącymi naszą pracę. Chłop zglowo się zdenerwował. Nie, tato, jestem zajęty. To wyślij jakiegoś innego idiotę. Jesteś przecież szefem, nie? Ale nie jestem kurierem. Przyniosłem po prostu prezent od Griszy dla jednego z twoich młodszych oficerów. Prezent? Popatrzmy. Ale nie są dla ciebie. No to co? Chcesz się o to bić? Jeśli będę musiał... Aha. Biję jakiegoś oficera. Tak po prostu go będę lał. No i git. On ma same uniki. Więc bierzemy to. W sumie, czy blok chcemy brać? Nie. Weźmy na 3. Na 3 łamacze kolan. Chyba go położymy jak peta, tak coś czuję. Zobaczymy. Ale raczej pecik łamany. Weźmy 4, to też będziemy mieli to. Prawo pięści, a no tam. Chłopiec niezły, ale ma tylko 3 punkty tego. I to jest jego problem. Ma to połamę. A i tak często mu wchodzą te hity bardzo. No ale zobacz. Już tego skillka dodaliśmy, już tak powoli, taki snowball jest. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ulepszono. Jak to działa, to ulepszenie? Bo nie rozumiem.
Dobra, niech ci będzie. Możesz dostarczyć to, te wszczepy komu tylko chcesz. Zamierzasz mnie na, mu na to pozwolić? Nie tak to powinno wyglądać. Dzięki. To jeszcze nie koniec. Nigdy nie zostaniesz kurierem. Pieprzony w dupę. Fajna lokacja. Tam jakiś UFO lata. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Okej. Czekaj. Normalna policja też tak działa. Jak chcesz się bić i wygrasz, to odpuszcza mandat. No i brawo siły. Zaniosłem towar twojemu krewnemu. Nie musisz się o to martwić. Świetnie, dostajesz awans. Kolejny awansik. Nice. O kurde. Co to jest? A ty, nie ma już kolejnego awansu. Czy to jest 100 do, na tego, na zmianę? Jak to jest plus 100 na zmianę, to ja pierdzielę, to chyba łamana gra jest powoli. Wydaje mi się, że to jest tylko taka jednorazowa premia. No, ale zobaczymy. Pas kupić? A no tak, mogę. Dla szczęścia. Ale to przed treningiem jakimś kupię, żeby mieć bonus. Pisze bonus? No tak, ale... Rozumiesz? Na zielonym humorku na 3 zmiany zrobisz pracy? A racja, bo tam jest bonus 15%. Tylko ile to kosztuje? Trzeba to policzyć na spokojnie. Czy to się opłaca? Bo to jest plus 10 szczęścia tylko. Najlepiej by było, tylko nie wiem, czy jest sklep jakiś, co daje sprzęt na szczęście do chaty, bo bym zakupił, zebrał i wtedy cały czas trzymał szczęście na fulla, nie? To byłaby chyba najlepsza opcja, tak mi się wydaje. Ile w to już gram? Nie wiem. To jakoś 20:30 albo 21:00. Ale do drugiej jakoś. Witam, Wrako, witam. Jakoś do drugiej i jutro dalej sobie w to popykamy. Czekaj. Witam, witam, Drako. Jutro dalej w to, ale jutro może to z czymś pomieszamy. Tylko nie wiem z czym jeszcze. Zobaczymy. Diablo nie będę grał. Kurde, ale przydałby się jakiś sprzęt, to dla szczęścia. A ile kosztuje ten kwas? On niby daje też jedzenie i energię. Wiesz co, na testa? Kupmy dwa. O kurde, to bardzo dużo daje, to 10. Ja pierdziel, ja myślałem, że 10 to będzie gówno. O ja pierdziel. Dobra, ty, to jest łąk. A kurde, koniec roboty. A to nic. Mamy jeszcze jedną. Kupmy zwykłe żarcie. To teraz mamy też boosta, to szybko siła będzie leciała, nie? A no tak, mamy ulepszenie, że chyba szczęście jest mocniejsze, to musi chyba dawać więcej niż 10. Tak mi się wydaje, że niby mam boosta do rzeczy na szczęście, ale nie jestem pewny, czy to też działa na to. Foliarza, zaraz go połamę, śmietnika.
Ja już go wywalam. Chwila, chwila. Co jest? Aha, znudziło mu się ćwiczenie tego. Czekaj. Aha, nic nie tego nie wbiło. To weźmy na fulla. Mam 0 dolków? O ja pierdzielę, niedobrze. Dwie zmiany polecam? No, tak, chyba to. Coś tam kupimy. Zielone jest nadal chyba. Nie ma. To użyjmy to, ale nie jest dobrze generalnie. Bo nie dość, że trzeba żarcie kupić. Dobra. Pobijmy foliarza. Nie, nie, skitless, nie, nie, nie. Jak możesz tego nie rozumieć? Nikt nie wylądował na Księżycu. Neil Armstrong był aktorem, który nawiasem mówiąc wcześniej występował w filmie erotycznym. Dobra. Dlatego jego statek nazywał się Apollo 11. Nie 18 ani 17, tylko 11. Proszę, mów dalej. To lepsze niż wszystkie filmy Davida Lyncha razem wzięte. Aha, kolejna ofiara zaczipowania. Przyszedłeś im powiedzieć, że Ziemia nie jest płaska. Dobra, bijemy go. To co, low kicki lecą na nogę i wydaje mi się, że go szybciutko połamiemy, peta. Co jest ty? Chłop jakie uniki robi. Co jest? I dobry jest. Ci foliarze najmocniejsi w grze jak na razie są. Nikt takiego oporu nie stawia, nawet ten policjant. Chociaż i tak raczej zostanie pokonany jak pet, nie? Ale teraz ja już jestem bardzo dokokrzony. 4 kopnięcia? Nie no, zobacz, ja powinien 2 mieć. Już energii nie mam. On nie może położyć, jak źle pójdzie. Walmy jedno. W tym momencie w sumie to weźmy tylko jedno. Tam coś z folii? Dobra, wypieprzaj mi stąd. 20 szczęścia też dało, więc spoko. Może mnie pokonałeś, ale nigdy nie pokonasz prawdy. Co ty sobie wyobrażasz? Tak się mówi dziękuję po bucowa temu? Właśnie ci pomogłem. Nie przypominam sobie, bym cię prosił o pomoc. Czemu myślisz, że cały świat się obraca wokół ciebie? Jesteś dokładnie taki jak on. Ale teraz to ja jestem głównym bohaterem. Najmroczniejszą pięścią wszechczasów. To kretyńskie imię. Zapłać. Ja pierdzielę, ty, ja go muszę w 2 rundy poskładać. Dobra, uda się. Dobra, chłop jest petem. Czemu ja tak rzadko auto atakuję, no? Zobacz to, cała runda minęła 3 kopy zadałem, no. To jakiś fake. Ty, minus 1 będzie? A, nie mogę wtedy walczyć, okej. Okay. Weźmy te tanie rzeczy. 12, 11. Co to wziąć? 12, 11 czy 10, 8? Tu nie ma znaczenia, co z tych wezmę.
pasywy wywal. Górą. Kurde, co jest ty? Ty. Tego nie mogę już nawet brać. Dobra, weźmiemy full. Full hity jakieś. Chyba, że te. Tamto to jest jakieś ścierwo. Nie, muszę tamto, bo wtedy mam boosta, no. Dobra, tak zróbmy. Odda? Okej, ładnie. Dobra. No tak, racja, Shiki. Masz rację. Dobra, ale pokonany. Oho, och, to katastrofa. Siła zła ponownie, siły zła ponownie przytłoczyły. Ale nie martwcie się, najmroczniejsza pięść czasów nigdy się nie poddaje i zawsze powraca. Do zobaczenia, moja niewdzięczna publiko. No, chłopiec z ciężkim retardem. Może to nie byłoby takie złe, gdyby, no wiesz, zabili się nawzajem. Nigdy nie wiadomo. Dobra. Po co ja tu w ogóle przyszedłem? Pożarcie. Szczęście na fula mamy. Całkowicie. Już powoli, wydaje mi się, zaczynamy gierkę, wiesz o co chodzi, łamać. Powoli tutaj coraz lepiej, coraz to lepiej. Ale to o to chodzi właśnie w tego typu grach, więc ja się cieszę. Teraz trzeba odbić 15 punktów. Ty, tu trzeba chyba... O kurde, nie ma tego triku co z jedynki, że klikasz na pałę i on ćwiczy wtedy. No i już mnie zdenerwowali. Dobra, idźmy. A nie, 19:30. No może chwilę jeszcze się połóżmy. Witam, witam, korale. Dobra. Chyba 3 zmiany się uda zrobić, jak da radę. I mamy full szczęścia, to git, bo trochę tam go zaczynało brakować. Chyba 3 da radę, no na tym szczęściu tu lepiej, dużo leci. I chyba też skill powinien lepiej lecieć. Ja pierdzie, bo ty bardzo to leci korytane. Kupmy już to w takim razie na potem. Trzeba dodać tego skillka, co daje więcej miejsc w ekwipunku. To już widać, że będzie potrzebne. Ty czekaj, on mi daje... Aha, tam to daje szczęście. To daje 8 tylko, to jest do dupy. Mamy to, obyśmy mieli... Mamy. Mamy... Dobra, kupię już na potem. Jak długo gram? Jakoś od 21 albo... Tak w okolicy, nie jestem pewny, której zacząłem. Jakbyś dobił do 16 siły na siłce, to zresetowałoby się. Co? Ale siła teraz nie leci w ogóle, bo muszę najpierw odbić te punkty, które wydałem na walkę. Tak tutaj to działa, wiesz? Co ci się randomowo crashuje? Jaka gra? Ta? Wnuczek, ale ja o 17 jakoś odpaliłem live, ale był przegląd TikToków i coś tam jeszcze na ety oglądaliśmy, Gimbera czy coś takiego? Nie pamiętam już. Które za późno zacząłem w dupę się przygotowywać do tego. Do wyjścia z chaty, może energii nie ten.
Dobra gierka, zarąbista jest gra. Kurde, fajna. Cieszę się, że wyszła druga część. Ale mogłaby częściej tego typu gra wychodzić. Nie wydaje się to tak jak teraz, że musi aż tyle lat być przerwy między jedną a drugą. Kto wie. Dobra, wypieprzmy Nergola. A raczej kwas chlebowy. Teraz tak, kupmy to, tu ile tego mieliśmy? Dwa. To weźmy tutaj jeszcze. Tyle co fabułę wymyślali. Fabuła jest i tak najmniej ważna w tej grze. Mogli następnym razem, jak będą wypuszczać DLC albo coś, to mogą fabułę też z chomików wziąć jak tutaj. A nie ściemniać, że wymyślają, tylko po prostu wypuścić kolejną część. Szybciutko. Albo inną grę tego typu, nie musi być w tym świecie. Kurde, strasznie. No niby też dwie walki miałem. To jest sporo tego do odbicia. Dobra, teraz idealnie pyk, patrz, do roboty. Tekst lepszy niż w jedynce? No lepiej, no trzeba przyznać, no przyłożyli się bardziej, jeżeli chodzi o te teksty i fabułę powiedzmy, w jedynce to ona była, no ta fabuła to była tak bardzo poboczna jak się tylko dało, no tu trochę się bardziej przyłożyli, to prawda. Trzeba im oddać. Chociaż fabuła też jest tutaj, wiadomo jak. Dobra, wypieprzmy dwa energole, znaczy kwasy chlebowe. Kupmy dwa. Jakieś tam żarcie kupimy. No, powoli zaczynamy nawet na plus z goldem wychodzić. Pomimo kupowania cały czas jedzenia i tych energoli, ale też cały czas ćwiczymy. To nie jest tak, że tylko odpoczywamy po robocie, więc jest git. Od razu po robocie na ławeczkę i ciśniemy klatę. Nie wiem, czy będę mógł skilla dodać. Czekaj, od razu zobaczę. Ja nie wiem, czy na skilla mnie stać. 450 do wydania, dobra. To na kilka skilli stać. Możemy na spokojnie 16 dobić. I teraz odpocząć delikatnie przed robotą. Remont domu. I też za chwilę porobimy, no. Też by się w sumie przydało, to prawda. Kupuję tego skillka. 20% więcej nas biją, ale 20% DMG odbijamy jak Thornmail. Bardzo fajne. Dobra, dobijmy ten awans. Co powoli będziemy na dzisiaj się zbierać, ale dobijemy awansik, może chwilkę remontu, albo jakąś waleczkę. Kurde, nie wiem. Jeszcze chyba 3 zostały, tak mi się wydaje, nie? Na fulla jest. Pas chlebowy wydaje się całkiem OP na ten moment gry. I zobacz, że jesteśmy z goldem już ładnie. Zrobiliśmy ten sam cykl co wcześniej. Z 50 dolarów 80. No i pięknie. To mi się bardzo podoba i nawet szczęścia więcej niż 4, bo jest całkowicie full. Z
co, pompujemy klatę dalej. Nie ma czasu. Witam, Olek, witam. No, mi się wydaje, że giereczka już tak coraz bliżej złamana. Chociaż też ciekawe, co dalej będzie. O, może dalej będzie jakiś popieprzony bossik. Albo będzie jakiś przeskok, tak jak w jedynce były jakieś roboty chyba później. To dość ciężko było je pokonać. Trzeba było i tak grindować później jeszcze trochę. Byłem w domu. Remont robić. Walka z czatem GPT, no. A, drugie miasto jest od 9K, no. Górne miasto, gdzie się dali. Dobra, teraz awansie będzie jutro. Dobra, wypijemy jednego energola. Jednego kupimy. No, jest git, jest git. Tak myślisz, Kierba? Może tak być. Tutaj ledwo co na plus wyszliśmy tak naprawdę tym razem. Ale w sumie będziemy mieli teraz plus 100. Tylko awansu nawet nie proponuje ten pieprzeniec na tym złomowisku. Trochę dziwne, jak niby awans zdobyć w tym momencie. Czy jestem w stanie się utrzymać? Jeszcze jestem TikTokerem głównie. Stamtąd płyną moje główne zyski. Reaguje na TikToku, nie? Nie byłeś w lewym dolnym rogu? Jest opuszczony dom? No to później, jutro chyba już pójdziemy tam. Będzie długo do piekarni czy tam kopalni? No trzeba, trzeba. Już poważną puchy się wziąć. Dobra, i teraz tak. Ty, rzeczywiście, jest po prostu stuwa. A gdzie awans? Ty, nie proponują mi awansu. Ale szmaty pieprzone, ty. Ale szmaty. I tak niby spoko. Bo dobrze się tu zarabia, ale kurde, chciałbym awans. No nie, no nie jest max. Z góry jest napisane. Jeszcze jedno powinno być. Niby stuwa wpadła. Chyba, że jest to tak zrobione właśnie, żeby nie przesadzić. Tak jak w jedynce dość szybko się łamało ten próg, a później to już w ogóle jak był chata mafia czy coś takiego. To już to siano leciało jak popieprzone. I tutaj jest może zrobione tak, żeby ten balans w miarę był zachowany, żeby nie było cały czas tak prosto. No niby tak, masz rację, no. Cyberpunk dodatek, czy będę grał? Chyba tak, bo to ma być jako osobna gierka, tak? To mógłbym zagrać coś. siedemnaście sił zaraz, to też te staty już są naprawdę ładne. Tylko tutaj jest więcej tego, tam dalsze staty to chyba po 30 wymaga skill. Której? No za chwilę koniec. Jutro dalej będziemy grali w tą gierkę.
Ja zawsze czytam, mam on każde wiadomości. Jestem... Rozumiesz, wszystko widzę. Będziesz ta gierka, co była wczoraj? Raczej nie. Odpaliłem ją jeszcze na offstreamie, żeby sobie zobaczyć, czy jednak dać jej szansę, ale gierka raczej taka, no... Więc nie piszę, bo się skopcony. Też git. Nie pamiętam tytułu tamtej gry, bo był z dupy totalnie tytuł. Ty, nie kupiłem tego. Ale i tak mam szczęście jeszcze. Ale mogę to i tak opieprzyć, to energia wróci. Tak, tak, grubas, no. Dobra. Dobijmy 17. Ja się chyba na walkę zapisałem, to idealnie przetestujemy sobie 17 siły na tej walce. Hit. Aha, nie przetestujemy, bo tyle w dupę nie wpadł. Chyba, że w pracy się tyle dobije. No, widzowie polecali tego Hadesa, że to lepsza wersja tej gry, co wczoraj była. Trzeba przemyśleć to w takim razie, czy to prawda. Może dywan poróbmy, jeśli 17 dobije. No, i git. A, 18 teraz jest wymagane, tu 20. Tak, 30 jest max. Ten środkowy build się wydaje najsilniejszy tutaj. Tak patrzę na szybko. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę. Przeciwnicy przyparci do Lin otrzymują podwójne obrażenia. Też ciekawe. Fabułka jest w Hadesie jakaś. No w tej grze, co wczoraj graliśmy, to żadnej nie było. To nie wiedziałem, że tam jest. Czy niby była jakaś tam, ale to tak... Nie, nie było w sumie. Tam były tylko opisy z... Coś, co się aktualnie robi w grze. Nic poza tym. Kurde, nie tu. Dobra. Teraz dorobimy. I pójdziemy na maleczkę. Teraz nie będę pił tego. Bo po walce dostanę szczęście. Chyba. Powinienem dostać. Ale kupię sobie już na potem. Już siano nawet takie, wiesz. 300 dolków, tak o, jest trzymany w kieszeni. Nie, chyba nie jest hitless. Znaczy ciężko powiedzieć. Raczej to nie jest w ten sposób. Dobra, odpocznijmy i na walkę. Mamy, zobaczmy szalony czat staty. Niby chłop jest pod siłę, ale on jest słabszy. Tutaj to jest trochę chory, że mamy 17 siły na tym etapie gry. To się wydaje dużo jak na jedynkę. Tylko tam było 20, to było w ogóle chyba max. Więc też nie można tak patrzeć. Wywalmy te rzeczy i weźmy łamacza kości, a może nawet 3, znaczy kolan. I ten nowy modyfikator. O, tu jest. Wykorzystanie siły przeciwnika przeciwko niemu brzmi jak świetnie. Odbija 20% trzymanych obrażeń z powrotem przeciwnika. Ty, a jakbym wziął 3, to będzie 60%, ale to 60% więcej mi bije? To nic nie kosztuje, to weźmy 3. Zobaczmy, jak będzie.
Wiesz mi za 29, a ile się odbiło? A 29 kombem mnie uderzyło, nie jednym hitem. Czyli nic to nie zmienia. Dałem 3 i to się nie skaluje. Nie stakuje to się. No ale chłop został wykończony. Śmietnik. Witaj. Niech to... To znowu ten Mondrala. Zauważyłem, że nieźle sobie radzisz na ringu. Poza tym, co za różnica, ile klas ukończyłeś, nie? Czy to był komplement? Jeśli tak, to odbierasz, ale nie o tym chciałem rozmawiać. Chciałbym przeprosić za moje zachowanie podczas naszego ostatniego spotkania. Nie powinienem był sugerować, że jesteś głupi. Naprawdę? Ostatecznie nie mam pojęcia, jak stałeś się taką porażką. Aha, na to czekałem. Może gdy byłeś mały, mama opuściła cię z 18 piętra? A może zostawiła cię przed telewizorem na 6 lat? Nie to akurat. Gdy puszczali powtórki Sabriny, nastoletniej czarownicy. To okrutne. Może jest ci dane być niepełnosprawnym umysłowo ogrodnikiem? Wciąż czekającym na swojego doktora? Co to w dupę za teksty? Czyżby to nawiązanie było dla ciebie zbyt intelektualne? Przykro mi. Tak czy inaczej. To się kiedyś skończy? Chciałbym cię zaprosić do klubu nocnego, by uczcić twoje niedawne zwycięstwo i naprawić kiepskie wrażenia po naszym pierwszym spotkaniu. Co ty na to? Świetnie. Wiedziałem, że błyskotliwy jest czyjegoś. Może nie za mądry, ale błyskotliwy. Ja stawiam. Wiem, że tacy ludzie... Wiem, że takie rzeczy są istotne dla ludzi takich jak ty. Przestawiam. Cóż za hojny facet. Dobra, my gramy totalnym półgłówkiem w dupę. Chyba ten w jedynce nie był taki tępy. Ale dobra. Jesteśmy w ogóle coraz bliżej mistrza tej ligi, jakby końca pierwszego rozdziału. Pytanie, ile rozdziałów jest, czy dalsze też będą takie w miarę długie, czy po prostu ten snowball zrobi tak, że wiesz, przecinak totalny w następnych rozdziałach. Coś się obawiam, że tak będzie, że po prostu będzie przechodzić przez nie. W tej grze raczej trading jest tym takim najtrudniejszą rzeczą, a ono coraz szybciej już leci. No puszczam tam jutro, zaczniemy od domu. Nie no, jutro skończymy taki rozdział. No rozdział wygląda tak, 2000 jest tutaj. Wygraj ligę. Wyremontuj biuro. To chyba są trzy rzeczy, które trzeba zrobić lub jedno z nich, żeby pójść dalej, nie wiem. Zapytaj sierżanta o uczenie się praw, ale ja nie chcę tym policjantem być. To bym on pieprzył. Ty, te wątki, poćwicz zrów na siłowni. O, to też wszędzie zrobić jakąś jogę, yoga challenge. To już jutro. Na dzisiaj to wystarczy tej gierki. Z Małusią to i na jutro już zostawimy wszystkie rzeczy. Która jest godzina? 17 siły. W ogóle tych efektów niby aż tak dużo może być, ale jakoś nie widzę tego. Ile my mamy jedzenia? To dla psa mogę też kupić, bo dawno nie kupowałem. Aha, my mamy dla psa. Pies ciągle najedzony, co z nim? Coś za dobrze mu ze mną. No nie jesteśmy na takim etapie jeszcze, żeby ciągle ćwiczyć. Ale jest to etap bardzo dobry. Teraz to by się serio już chyba na siłownię zaczyna opłacać chodzić. Tylko że tam też będzie trzeba wydawać siano, to jest problem. Może jeszcze to nie jest etap na siłkę? Ciężko powiedzieć. Nie no, wystarczy oddać na dzisiaj string. Jutro pogramy w jeszcze jakąś gierkę po Punch Club. W sensie jutro raczej tego nie skończymy, po prostu
Już tak o 12 zmienimy gierkę. Chyba. Się wkręciłem w gierkę, ale chyba tak zrobimy, no. Jutro. To też odbija powoli. Z kilka. Czy w ligę? Nie wiem, nie wiem. Ty bardzo wolno tu leci. A, dobra, bo on jest wnerwiony na sztangę, to chyba ma znaczenie. Dobra, ostatni dzień w robocie i... A, bo jest dzień. A ja no, przysiedziałem na tym, na siłce. To zostawmy to tak to. Kurde, jutro by trzeba ten dom starać się wyremontować. Ciekawe, co z tego jest za nagroda. Coś tam w ściekach jeszcze miało być, bo nas wysłali. Ten opuszczony dom, laboratorium, yoga z mamuśką. Czy tak na nią gadali, czy to jest mamuśka, to ja nie wiem. Dobra, zostawmy. Ale lobby chyba serio, jeden do jednego. Ale giareczka. Ty, ale chyba nie ma trybu, żeby wyłączyć te retro i tak dalej. Było coś takiego w jedynce, pamiętam. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę